słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj. Krąg biblijny. Księga jest absolutnie wyjątkowa. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego. Kolejny krąg biblijny, witam się z Państwem. Szczęść Boże, ksiądz Janusz Nawrot. I Hubert Piechocki. Jak zwykle, bardzo nam miło Państwa gościć przed radioodbiornikami. Gościmy Państwa, no i gościmy oczywiście też Słowo Boże, bo to jest nasz główny bohater naszej audycji. To jest nasz warsztat pracy, tak dzisiaj mówiąc. Jesteśmy w 19 rozdziale Księgi Rodzaju, to tym mieliśmy dalej się dzisiaj zająć. Pierwszych 11 wersetów, tak jakby omówiliśmy. Mówię tak jakby, bo wiem, że ksiądz jeszcze chciał jedną myśl dzisiaj dokończyć. O tych córkach. Właśnie, o tych córkach, bo zdaje się, że to było najwięcej kontrowersji nasi słuchacze, kiedy przeczytają właśnie... Ja miałem najwięcej kontrowersji. Zdecydowanie, dlatego chcę tak troszeczkę jeszcze do tego nawiązać, ponieważ no, może się tak rzeczywiście wydawać, iż ojciec rzucił na pastwę, dosłownie na żer tym nienasyconym gwałtownikom te córki po to, żeby ratować swoich gości. Powiedzieliśmy, Państwo pamiętacie o tym w ubiegłym tygodniu, że jednak prawo gościa w starożytności jest ważniejsze od prawa dzieci. Dlatego tak przyjmijmy to i nie potępiajmy Lota, który w ten sposób chciał to prawo gości zachować i ich uchronić właśnie przedtem, ponieważ jako gospodarz czuł się za nich odpowiedzialny. Natomiast nie wiem, czy Państwo zauważyliście reakcję tychże dwojga aniołów w tych ludzkich postaciach, ponieważ wyraźnie, kiedy rzucili się, tak jak tutaj czytamy, na tego męża, na Lota, przybliżyli się, by wyważyć drzwi, a więc widać było, że nie zamierzali kompletnie ustąpić. Wtedy oni w wersecie 9, panie Hubercie, jeżeli może pan przeczytać, 10 i 11, przypomnijmy tylko. Ale oni krzyknęli, odejdź precz i mówili, sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić. Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi. I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. Drzwi, tak. Teraz ten 10. Wtedy ci dwaj mężowie, wsunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zareglowali drzwi. Tak. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych, porazili ślepotą. To też na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście. Właśnie, widzimy dwa rodzaje działania tutaj. Każdy werset mówi o czymś, co jest przeciwnie. Stawieniem. Otóż Lot, ponieważ był on człowiekiem godnym, dobrym, został uratowany, natomiast ci, którzy trwali po stronie zła, zostali porażeni. Proszę zauważyć, że te dwa wersety mówią o fundamentalnych dwóch rodzajach działania Pana Boga wobec człowieka w zależności od tego, jak on postępuje. Jeżeli człowiek postępuje dobrze, zawsze będzie uratowany. Tu mamy to właśnie. Wyciągnęli ręce, wciągnęli go i zaregrowali drzwi po to, żeby uratować go przed nimi. Proszę zauważyć, że to jest ten sam typ działania, jaki mieliśmy wcześniej u wielkiego Noego. Też zanim Bóg zaczął karać tę ludzkość, która się nie poprawiła. Noe z rodziną weszli na arkę i byli tak, uratowani. I on ich uratował. Widać więc, że nigdy Bóg nie pozwala, aby sprawiedliwi dzielili los z bezbożnymi. Wpierw ich uratuje, a potem tamtych. Tak, tak Bóg zawsze działa. Każda wartościowa jednostka ludzka, bo tu trzeba powiedzieć o jednostce ludzkiej. Każdy człowiek, który w oczach Bożych przedstawia wartość ze względu na swoje postępowanie, będzie wpierw uratowany, zanim Bóg zacznie niszczyć. Prawda? Przypadek pewnie bardziej może skomplikowany z powodów też teologicznych, ale przecież trochę analogiczną sytuację mamy podczas wyjścia z Egiptu, kiedy też drzwi, kiedy Żydzi zostają uratowani właśnie przez to, że mają oznaczone drzwi. No tak, oczywiście, czy skomplikowany? Wcale nie taki skomplikowany. Właśnie to jest to zamknięcie drzwi, kiedy będzie szedł anioł kary. Mam nadzieję, że dojdziemy do tego. Będzie super ciekawy tekst. Już teraz naszym słuchaczom chcę zrobić mnóstwo apetytu akurat na początek Księgi Wyjścia, kiedy będziemy mówili o plagach egipskich, właśnie o tym wielkim, właściwie najważniejszym wydarzeniu historycznym, czy z historii narodu wybranego, to bardzo proszę szanownych Państwa, czekajcie jeszcze, już niedługo będziemy wychodzili z Księgi Rodzaju, nie wiem czy niedługo, skoro ona ma 50 rozdziałów, my dopiero na 19 jesteśmy, ale już teraz takie większe nieco partie materiału będziemy widzieć przed sobą, natomiast chodzi mi właśnie o ten właśnie tryb działania Bożego, żebyście Państwo
kiedy tak może analizujecie swoje życie, to zauważcie, że też dopóki postępujecie dobrze, dopóki postępujecie zgodnie z wolą Bożą, z pewnością będziecie uratowani. Zanim Bóg zacznie niszczyć, bo nigdy Bóg nie zrównuje losem, tak to możemy powiedzieć, bezbożnych z prawymi. Zawsze będzie to zupełna odwrotność. Natomiast zobaczmy jeszcze werset 11, że oni ich porazili, jak Pan dobrze czytał, porazili ślepotą. Tak, czyli to są już jest... po prostu niewidomi. Tak. Dlaczego możemy o tym powiedzieć właśnie teraz? Autor to kapitalnie zaznaczył. Zanim Bóg zdecyduje się zniszczyć całe miasto, ukarał część bezbożnych. Jak Pan myśli, po co? W jakim celu część bezbożnych jest karana wcześniej niż cała reszta? Pewnie, żeby jeszcze tamtych jakoś poruszyć i żeby może się jeszcze mieli... Doskonale, właśnie to jest to. Zobaczcie, co my możemy zrobić, bo już część z nich została porażona, a więc reszta, macie jeszcze ostatnie momenty, ostatnią chwilę, żeby się nawrócić. To jest to. Właśnie karanie jednych tych, gdzie już Bóg, czy w których przypadku Bóg stwierdza, że oni się już nie naprawią, bo tak rzeczywiście widać o tym. Oni byli tak zatwardziali w swoim złu, że odrzucili wszystko, co Lot im zaproponował, tak tylko powiedzmy też w cudzysłowie, co zaproponował, odrzucili wszelkie szanse, żeby gdzieś tam się naprawić, odrzucili to działanie tychże dwóch przybyszów, którzy wciągnęli Lota, ciągle mogli patrzeć. On ma potężnych sprzymierzeńców. Odstąpmy więc. Zachowajmy się rzeczywiście, zacznijmy myśleć nad tym, że jednak nie postępujemy dobrze. Nie, oni byli tak zatwardziali, że zdecydowanie zostali porażeni. Ci już niejako, powiem brzydko znowuż, zostali spisani na straty, bo oni już nie rokowali nadziei. Nie? Natomiast reszta mieszkańców mogła jeszcze miała zdecydowanie... Miała jeszcze szansę cały czas. Tak, to widać. Oni byli przestrogą jakby dla nich, ale potem jak się zaraz okaże, no mieszkańcy Sodomy nie wykorzystali tej przestrogi. Nie wykorzystali niestety, natomiast jeszcze sekunda, wersety 12 do 14, jeżeli moglibyśmy się nimi na chwilkę zająć, to bardzo proszę. To zobaczmy, teraz, co dzieje się pomiędzy tymi ważnymi wydarzeniami, a potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota, kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich wyprowadź stąd. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć. Wyszedł więc Lot, aby powiedzieć tym, którzy jako przyszli zięciowie mieli wziąć jego córki za żony. Chodźcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan ma je zniszczyć. Oni jednak myśleli, że on żartuje. Mamy znowu ciekawy fragment. Czy to oznacza, że ci przyszli zięciowie też byli tak zepsuci jak reszta miasta? Właśnie. To jest pytanie jest bardzo ciekawe. Zanim może na nie odpowiemy, to zauważmy te tak zwane działania przygotowawcze. Już porazili pewną część, żeby pozostali mieszkańcy to widzieli. Ja nie wiem, czy ci zięciowie byli świadkami tego, prawdopodobnie oni nie, ponieważ Lot wyszedł ich szukać, a więc tych zięciów z córkami, co też, o, kolejny mamy argument, że tam nie mogło być samego gejostwa po prostu, nie mogło być tych postaw homoseksualnych, które miałyby cechować całe miasto, jak to się w starym nazewnictwie kościelnym nazywało właśnie grzechami sodomskimi, prawda? A więc nie wszyscy, byli tam również ludzie o popędzie heteroseksualnym, bo ponieważ mieli te córki wziąć za żony, nie? Ja tu mówię, proszę Państwa, nie zrozumcie mnie źle, ja absolutnie nie potępiam ludzi o skłonnościach homoseksualnych. To absolutnie oddzielamy. To Kościół wyraźnie nas już uczy tutaj, byście też Państwo, drodzy słuchacze nasi, nie powielali tego błędu upraszczania stanowisk. Sama skłonność homoseksualna, jakkolwiek byśmy ją nazwali, czy chorobą, czy inklinacją, czy tylko orientacją seksualną, to nie jest grzech. Sama nie. Grzechem będą tylko akty homoseksualne. My o tym jeszcze będziemy mówić. Z kolei dwa teksty bardzo wyraźne w Księdze Kapłańskiej występują. Ale to są tylko akty. Akty homoseksualne, natomiast nie sama skłonność. Jeżeli ktokolwiek ze słuchaczy by nas właśnie w tej chwili słuchał i może stwierdzał u siebie tego typu inklinacje, proszę się naprawdę nie przerażać. Nie jesteśmy przez Boga potępieni ze względu na orientację seksualną. Nie. Możemy się niestety potępić, to mówię my, bo Bóg nas nigdy nie potępia. My się możemy potępić, jeżeli niestety tę inklinację homoseksualną wykorzystamy w naszych aktach. To bo to jest potępione już w Biblii i to jest tak wyraźnie potępione, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że Bóg z tego typu pożyciem seksualnym się nie zgadza.
To jest jasne. Natomiast sama inklinacja nie. Dlatego też zauważymy, że wpierw, kiedy ukarali tę część, właśnie ci dwaj wysłannicy Boży, kazali teraz jemu szukać. Mówi, kogokolwiek jeszcze w mieście masz, kto, tak możemy zgeneralizować, zasługuje jeszcze na uratowanie. Nie szukamy tylko tych sprawiedliwych naprawdę tak. teraz. Szukamy tych, którzy, ja nie wiem, czy od razu sprawiedliwych, bo... A które korzystają z nazewnictwa z poprzedniego rozdziału też, z modlitwy wstawienniczej Abrahama. Mogłoby tak być, natomiast tutaj mamy bardziej stwierdzone tych, którzy mają być twoimi zięciami. A więc ze względu na twoje dobro, dobro więc twoich córek, żeby one nie były nieszczęśliwe, prawda, w swoim dalszym życiu, już po uratowaniu ze Sodomy, to jeszcze możesz zgarnąć tych, których uważasz, że są godni. Proszę zauważyć, autor nie mówi, kim byli ci zięciowie. Czy to byli ludzie źli, czy byli to ludzie dobrzy, nie wiemy. Natomiast ale myśleli, uratować... że on żartuje. Tak, natomiast właśnie zabrakło im czego? I tu jest bardzo ważna powagi? Sprawa. Wiary. Zabrakło im wiary. On poszedł do nich. Proszę zauważyć, że znów mamy powtórzony ten motyw z Noego. Noe i jego rodzina, którzy uwierzyli Bogu, zaczęli budować arkę. Co zrobiła reszta ludzi? Kpiła z nich. Dlaczego? Nie uwierzyli mu. Dziwak jesteś, prawda? Dlatego oni zginęli. Proszę zauważyć, zięciowie też musieli, czy sami siebie wydali na śmierć, nawet nie z tego powodu, że byli może niegodziwi, ale dlatego, że nie uwierzyli Lotowi. I tu mamy niesamowicie ważny motyw teologiczny. Brak wiary w Słowo Boże doprowadza do śmierci. Ty nie musisz być koniecznie zły, ale jeżeli odrzucasz wiarę, niestety skazujesz siebie na śmierć. Doskonałym komentarzem właśnie do tej sytuacji, o ile się nie mylę, chyba może być trzeci rozdział ze świętego Jana, jeżeli mógłby ja pan może odczytać, poszukam w takim właśnie, razie dokładnie. Bo nie wiem, który tam trzeci jest to trzeci rozdział werset. Ze świętego Jana. Mamy, który werset? Zaraz właśnie, musiałby pan go szybko znaleźć. Kto wie, czy nie? Osiemnastka, niech pan tylko zobaczy. Czytam osiemnastkę w takim razie, zobaczymy. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. No jest. Chyba to jest ten werset. To jest tak. Troszkę mi się tak słabo podoba to stwierdzenie, już został potępiony, bo oznaczałoby to, że ktoś inny go potępia, czyli Bóg, prawda? A tu człowiek sam się skazuje tak, na to właśnie, potępienie. Kto nie uwierzył w Niego, już się potępił, czyli doprowadził do tego, że przestając wierzyć w Niego, albo odrzucając wiarę w Niego, niestety wskazuje siebie na samego na odrzucenie. Owszem, mamy do czynienia tutaj z Panem Jezusem, bo to wyraźnie Jezus mówi o sobie. Tym niemniej wiara w Jezusa zostaje zapoczątkowana wiarą w tego, który działa, czy z którego mocy Jezus działa, prawda? I tu mamy to. W Starym Testamencie jeden z przypadków, bo to jest cała seria przypadków, które nam opisują, że jeżeli nie uwierzysz temu przesłaniu, które Bóg kieruje, zwłaszcza w sytuacji niebezpiecznej, zwłaszcza w sytuacji ostatecznego swojego działania, niestety narazisz się na konsekwencje swojego własnego braku wiary. Przypomniało mi się teraz, wie pan, jeszcze jedna sprawa nieco odwrotna właśnie, to jest z Księgi Jozuego, pamiętamy słynną nierządnicę Rahab. No, uratowała... Tych dwóch wywiadowców z Izraela, którzy przyszli eksplorować ziemię. Przyszli, znaczy ziemię, miasto. Mieli wejść do miasta, wybadać jego słabe i mocne punkty. Oni się, znaczy król Jerycha się dowiedział, kazał ich ścigać. Ona ich ukryła, pamiętamy. Ukryła ich i wtedy, kiedy już tam ta pogoń gdzieś tam wyszła w pole, ona ich pomogła ściągnęła. Im. Tak. I w tym momencie ona zażądała od nich gwarancji, że kiedy zdobędą miasto, ona będzie uratowana. I fenomenalny komentarz do tego, aczkolwiek nieco odwrotny, mamy chyba, o ile się nie mylę, w liście Jakuba, w rozdziale drugim. Otwieramy w takim razie list Jakuba, tak? Rozdział drugi. Drugi, chyba końcowy werset. Niech tak, pan może... widzę słowo Rahab, więc pewnie będzie to gdzieś tak, tutaj. No przeczytam. Podobnie też nierządnica Rahab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? Właśnie. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. Bez uczynków. Tu mamy ewidentnie stwierdzone co? Że decydują uczynki, nie tylko sama martwa wiara, ale te uczynki z tej wiary się biorą. Ponieważ Rahab uwierzyła,
dlatego ich ukryła i zapewniła sobie życie. Została uratowana tak de facto dzięki swojej wierze. Tak, i to pomimo tego, że oczywiście jej dotychczasowe życie no, nie było zbyt i dobre. I tu jest paradoks, proszę zobaczyć. Tak, ona uwierzyła i dlatego została uratowana. Jeszcze jeden przykład. Teraz Ewangelia, mi się prawda? Przypomina. I to jaka? Czwarty rozdział świętego Jana. Jezus rozmawia z Samarytanką. Owszem, w trakcie rozmowy jej wypomni. Miałaś 5 mężów, a ten, z którym siedzisz, to już nawet nie jest twoim mężem. Czyli jesteś kobietą grzeszną, ale jesteś wierząca, jesteś kobietą otwartego ducha, dlatego tobie ukazuje tajemnicę królestwa, prawda? On jej mówi o tajemnicy chrztu, o tym, że kto zostanie ochrzczony, z tego wnętrza będzie wypływała woda życia, a mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący. Ona uwierzyła, nie uwierzył porządny Nikodem. Natomiast ona uwierzyła. Ale to samo zresztą mamy też przecież w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Tam też uczynki tego człowieka, który nie był do końca zaprzyjaźniony z Izraelitami, okazały się dużo, dużo lepsze niż Izraelitów. A tak, oczywiście. Więc Jezus dawał to jako wzór. Tak, tak, bo to był ten, który potrafił poprzez wiarę pochylić się nad biednym i potrzebującym. Proszę Państwa, widzicie, tych przykładów możemy mnożyć. Każdy dobry czyn człowieka ze względu na Boga fundowany jest na wierze. Każdy. Jeżeli my spełniamy dobre uczynki, nawet gdyby nasze życie nie było doskonałe w oczach Bożych, proszę Państwa, decyduje wiara, bo ta wiara zachęca nas do tego, byśmy rzeczywiście dobrze czynili, nie? Ale wreszcie wracajmy do naszego zięciowie opowiadania. Zięciowie lata nas do takiej długiej dygresji teraz zmusili, naprawdę długiej. Zachęcili, może tak zachęcili, to powiem. Tak. Ale proszę Państwa, widać, jak bardzo ważna jest rola wiary, żebyście wy uwierzyli w prawdę tego, co jest pokazane. Dlaczego? Bo nawet wtedy, gdy będziecie dobrymi ludźmi, to jednak bez wiary z trudnością będzie wam można osiągnąć niebo. Owszem, Pan Bóg zawsze wszystko liczy, ale i tak będzie decydowała wiara. My nie wiemy, kim byli ci zięciowie. Natomiast fakt faktem, zginęli, bo nie uwierzyli. Dlaczego zginęli? To my wiemy, kiedy będziemy czytać o występku córek Lota. Dlaczego one to dokonały tego? Czego dokonały, o czym będziemy mówić, bo powiedziały, nie mamy mężów. A więc oni zginęli też. Właśnie dlatego, że nie uwierzyli. Prawda? To do historii Lota wrócimy po przerwie w takim razie. Krąg biblijny. Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Uczymy się trochę takiego myślenia też teologicznego poprzez tę audycję, bo nie patrzenia na fragment tylko po prostu jako jeden wyjątek, tylko właśnie na to, jak tekst wypływa z tekstu, jak ta teologia wypływa z tego, co było wcześniej. Mówi chociażby o tym właśnie, co mieliśmy przed momentem, o wierze. Ta nasza rozmowa o wierze. Tłumaczy Państwo ten cudowny argument jeden. Mamy jednego boskiego autora. I skoro to jest jeden boski autor w różnych wydarzeniach życia różnych ludzi i w różnych dziejach tego świata, w różnych etapach dziejów tego świata, przejawiają się te same prawdy. Bóg nam ciągle przypomina, właśnie to jest jeden z tych wspaniałych argumentów na boskie pochodzenie Pisma Świętego. Tutaj nie ma przypadków. Ale naprawdę lećmy dalej. To Panie teraz Kubercie, zobaczmy, co dalej przytrafiło się Lotowi. Tak, kolejny etap mamy. Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynaglali Lota, mówiąc: prędzej, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta. Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce. Pan bowiem litował się nad nim i wyciągnęli ich i wyprowadzili poza miasto. A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz. Jak gdzieś wyruszamy w podróż, najczęściej zawsze pakowanie zajmuje nam dużo czasu. Tak się śmieję, że trzeba było ich przynaglać, bo pewnie pakowanie zajęło dużo czasu. Mamy Lota, mamy żonę i dwie córki, tak? Czyli 4 osoby. Tak, dwie córki, no kobiety zdaje się zawsze mają duże walizki, więc to tam zanim się spakują, to oczywiście żarty, proszę Państwa. Autor nam tutaj o tym pakowaniu generalnie nie będzie mówił. Natomiast w sumie ja nie wiem, czy potrafimy odpowiedzieć, dlaczego Lot zwlekał. Być może żal mu było dobytku. Coś tam posiadał w tym swoim domu. Być może jeszcze miał nadzieję, że ci zięciowie jednak dobiją tam. To też chodziło mu o te jego córki, prawda? One będą nieszczęśliwe bez nich. No bo zginą generalnie wszyscy. On już wiedział, że wszyscy zginą. Natomiast widać nie. Tam, gdzie Bóg zadekretował już karę, nie będzie jej odwlekał w nieskończoność z racji postępowania tych czy innych ludzi.
prawda? Gdzie jest kara. Owszem, są dobrzy ludzie, których obecność może tę karę opóźniać. Ja bym tutaj też jeszcze uderzył, proszę Państwa, w ten piękny motyw teologiczny właśnie istnienia dobrych ludzi, którzy ratują całą masę złych właśnie przez sam fakt, że są dobrzy. Jak to warto być mimo wszystko człowiekiem dobrym, bo ze względu na dobrych Bóg opóźnia kary, które ma przygotowane dla świata w tym momencie, czy w takiej sytuacji, kiedy ten świat nie chce się nawrócić. Bo mówię, nie jest problemem dla Pana Boga grzech. Problemem jest zatwardziałość w tym grzechu, a więc postawa złośliwego grzeszenia, które absolutnie nie chce się z Bogiem liczyć. Natomiast dopóki są na świecie dobrzy ludzie, Bóg wpierw musi ich uratować i dopiero wtedy zaczyna się karanie. I Lot jest tego ładnym przykładem. Lot nie miał pojęcia może o tym, że ze względu na niego Bóg opóźnia. Natomiast widać, że oni już jednak przystąpili do działania. No to jest też takie ładne stwierdzenie, gdy zaczynało świtać, proszę zauważyć. Autor wyraźnie mówi, kiedy wstaje dzień, to znaczy, że Bóg uśmiecha się nad światem. Trudno wtedy karać. Więc póki trwa jeszcze pewien mrok, te kary dzieją się z reguły w ciemnościach. Bo ciemność sprzyja właśnie temu, co jest groźne, co jest straszne, czego się obawiamy. I dlatego to wszystko, co się dzieje, zdecydowanie będzie działało się głównie w ciemnościach, prawda? Proszę zobaczyć, kiedy Bóg ukarał pierworodnych w Egipcie, o czym będziemy mówić. Oczywiście, że w nocy. Tak, to właśnie chodzi mi po głowie w tym momencie tekst Egzultetu, prawda? I w ogóle ten wątek teologiczny nocy jako... Oczywiście ważne. Ona ma różną konotację. Jest noc bardzo pozytywnie ukazana, że w nocy dzieje się wybawienie tego ludu, ale też z reguły w nocy właśnie dzieje się karanie. Ale idźmy dalej. Wyprowadzili go z córkami, z żoną, czyli raptem 4 osoby i powiedzieli, idź, żebyś nie miał udziału w zniszczeniu tego miasta. To znaczy, jeżeli nie chcesz, abyśmy tobie pomogli, będziesz cierpiał ich los. Nawet jeżeli jesteś dobry. Proszę zauważyć, że oni, ci aniołowie, nie przymuszają go do tego. Oni go tylko gorąco, tak bym to dzisiaj powiedział, zachęcają, ale jego jest wybór. Czy ty chcesz być uratowany? Jeżeli więc chcesz, to absolutnie wyjdź z tego miasta. Znowu mi się przypomina to, co powiedział Jezus. Jeżeli ktoś przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego, prawda? Jeżeli już rozpocząłeś tę drogę ratunku, jeżeli już chcesz wyjść z tego miasta... Gwałtownicy zdobędą Królestwo Boże. Proszę bardzo, tylko ci, a nie dezerterzy, maruderzy, może tak to powiem, bardziej maruderzy, nie będą zdobywać tego, prawda? I to jest to właśnie, proszę zobaczyć, kiedy lud będzie wychodził z Egiptu, wyjdzie cały lud i dopiero wtedy Bóg zamyka ostatecznie ten rozdział pomiędzy Egiptem a swoim ludem. Ten lud musi opuścić ten kraj, bo kto tam pozostanie, będzie cierpiał skutki zniszczenia, prawda? Także jest to właśnie tutaj. Idziemy dalej, 18-22. To zobaczymy, co dalej się dzieje, tak. Ale Lot rzekł do nich, nie, panie mój, jeśli darzysz twego sługę życzliwością, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie, bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście i abym nie zginął. Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec, a choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe, ja zaś będę mógł ocalić życie. Odpowiedział mu, przychylam się i do tej twojej prośby nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego dano temu miastu nazwę Soar. No tu mamy zapowiedź też uratowania Lota i tego takiego też tej pozytywnej odpowiedzi na prośbę Lota, którą tak, on złożył. Tak. Aczkolwiek lubi się potargować. Oni mu mówią idź w góry. Dlaczego nie chciał iść w góry? Tego dokładnie nie wiemy. Prawdopodobnie z tej prostej racji, jaka wszędzie pewnie było działa, daleko po prostu. Być może, natomiast góry są terenem jakim? To jest teren nieuprawny. Dlatego mówi, teraz mi ratujesz życie, a potem zginę z głodu, bo nie będę mógł tam ani uprawiać ziemi, tylko no właśnie góra, teren skalisty, więc daj mi dojść do miasta. Pamiętamy, kiedy rozpoczynaliśmy naszą przygodę z wielkim Abrahamem, czemu służyły miasta? One miały przede wszystkim funkcję obronną i funkcję żywieniową, bo przy miastach były pola. Więc kto by mieszkał w mieście i miał pole, ten już był bezpieczny, bo miał żywność i obronę przed niebezpieczeństwem, prawda? Dlatego on wolał rzeczywiście wybrać miasto właśnie po to, żeby mógł żyć dalej w tych samych warunkach, w jakich żył do tej pory. On te warunki znał, a w górach byłby najprawdopodobniej tułaczem.
byłby tułaczem i musiałby rzeczywiście szukać albo prosić innych o żywność, co w tamtym czasie wcale nie było sprawą prostą. To dlatego możemy tak troszkę zrozumieć właśnie to, uczyń mi większą łaskę niż do tej pory, gdy uratowałeś mi życie. Powiemy, no największą łaską jest uratowanie życia, ale nie, bo to jest nie koniec, ja będę żył, ale co ja będę dalej robił? On nie chciał zwyczajnie egzystować, tylko on chciał po prostu żyć. Żyć, oczywiście. Dlatego też ci wysłannicy Boży, rozumiejąc te podstawy jego działania, mówią, no przychylam się też również do tej twojej prośby, nie zniszczę więc tego miasta. Zauważmy, kolejne miasto, które miało być prawdopodobnie zniszczone. Tak, to oznacza, że tych miast pewnie było więcej całego tak. tutaj rejonu. Co nam to sugeruje, proszę państwa, że tak jak dobro, tak niestety zło rozprzestrzenia tak, się po prostu. Pleni się niestety, kiedy są jakieś miasta złe, to gdzieś tam okolice tych miast również gdzieś tam przesiąkają tym. Proszę zauważyć, było to zupełnie możliwe z historycznego punktu widzenia. W końcu mieszkańcy tych miast się ze sobą spotykali, oni handlowali, oni jedni drugich postępowanie widzieli. Prawda? Bo ten handel był tam towarami jakimikolwiek. Ta kultura zaczęła przenikać do kultura, w cudzysłowie kultura, ale tu chodzi o ten sposób życia, styl życia. A tym bardziej zło. Zło ma to do siebie nie tylko faktem, że jest złem, ale jest przyciągające. Prawda? Mamy całą masę grzechów, które człowiek niestety popełnia z przyjemnością i dlatego jest taka obrzydliwa zaraźliwość tego zła, gdzie człowiek już nie widzi zła, bo widzi tylko to piękne opakowanie, którym właśnie szatan usiłuje nas pokusić, prawda? Dlatego też mu powiedział, schroń się szybko, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz. Proszę też zauważyć bardzo ładną sprawę. Dopóki ty jesteś w niebezpieczeństwie, muszę wstrzymać dalej ten. Natomiast kiedy to niebezpieczeństwo już będzie poza tobą, to niestety przystępujemy do działania. I mamy ten tragiczny werset, mamy te wersety 23-26, proszę zauważyć. Może jeszcze zapoznamy się z nimi. Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru, a wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognie od Pana z nieba. I tak zniszczył to miasto oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się supem soli. Dwie rzeczy, o które muszę zapytać, czym był ów deszcz siarki i ognia? Przychodzi mi tutaj tylko i wyłącznie na myśl wybuch wulkanu, ale tam chyba nie było wulkanów, to po pierwsze. A po drugie, sup soli, dlaczego żona Lota zmieniła się w sup soli? Właśnie. Proszę państwa, powiemy tak, rzeczywiście siarka i ogień to są dwie najbardziej typowe cechy wybuchów wulkanicznych. Geologia, o ile ja znam geologię Palestyny, czy może powiedzmy nawet bliżej południowego krańca Morza Martwego, nie zna wulkanów. Mamy więc różne hipotezy. Albo autor biblijny takie wulkany znał i widział ich grozę. Takie wygasłe pasmo wulkanów, o ile ja się nie mylę, znajduje się na wschodnim wybrzeżu Morza Czerwonego, już na Półwyspie Arabskim, przy samym zachodzie, co w sumie nie stanowi aż tak wielkiej odległości pomiędzy Morzem Martwym a owym terenem. Być może autor tego doświadczył, być może tego widział. Z tym problemem się jeszcze spotkamy, proszę państwa, wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia z zupełnie innym wydarzeniem, ale stąpieniem Pana na górę Synaj. Ta góra też będzie płonąć, ona będzie również miała spadający ogień. Ten ogień, który będzie pochłaniał górę, co nam też najczęściej kojarzy się z wulkanem. No problem jest właśnie taki, że mówię, albo być może autor już to znał i ten obraz z innego zupełnie terenu zastosował tu, by ukazać przede wszystkim grozę całego wydarzenia, albo też wcale o tych wulkanach nie musiał wiedzieć, natomiast z opowiadań, bo takie wulkany oczywiście były. Pamiętamy ten ogromnie wielki, historyczny wybuch wulkanu na Santorini, który zmienił który zmienił ukonstytuowanie, właściwie tak w całości klimatologiczne, wschodniej części całego basenu Morza Śródziemnego. Te pyły wulkaniczne, które wręcz przesłoniły niebo i tak dalej, to był potężny wybuch. To był wybuch w starożytności. Ludzkość mogła przechować w pamięci tak potężne klęski naturalne, które dokonywały się również w przeszłości. Nie? A więc pamięć historyczna po prostu tu tak, się mogła, no, tak, mogła to być pamięć historyczna. W każdym razie, jeżeli powiemy, czy zinterpretujemy tę karę Bożą jako właśnie wybuch wulkanu, bo proszę zauważyć, właśnie deszcz, siarki i ognia, wszystko spadało z nieba.
bo to tak wygląda. Czyli to, co się wzbija i potem spada, prawda? No, najprawdopodobniej chodzi tu jednak właśnie o skutki wybuchu wulkanicznego. I tego tak, zwłaszcza, że to zniszczenie stoi totalne. Nie tylko ludzie, ale też mieszka całe miasta, roślinność, wszystko właściwie zostaje zniszczone. Tutaj. Zostaje zniszczone, tak, żywioł wszystko. Po prostu tak, działa. Tak, a tak. Dlaczego słup soli w takim razie? O co chodzi z tą żoną Lota? A no właśnie, proszę Państwa, odpowiedź jest paradoksalnie dosyć prosta. Tam, gdzie to zasolenie Morza Martwego jest największe, z powodu ogromu parowania tejże wody, ta woda wysychając pozostawia po sobie takie wręcz słupy solne, których jest tam dosyć sporo. I te słupy solne, które są takie właśnie krótkie, pionowe, one być może autorowi nasunęły tutaj na myśl, że mogą to być ukarani ludzie właśnie dlatego, że nie posłuchali Boga w jakiejkolwiek sprawie. Tu akurat mamy jeden przykład, że żona Lota odwróciła się, czyli złamała zakaz Boży. Miała, prawda? Po prostu iść przed siebie iść i w taki siebie, sposób uciekać, tak? A ona miała moment zawahania. Tak, może raczej ciekawości. Ciekawości, mówimy o tej, to już jest wręcz pewien symbol, czy ciekawość to pierwszy stopień do piekła? Do piekła, ja bym powiedział bardziej o ciekawości kobiecej. Kobieta ma z reguły naturę ciekawszą, bardziej taką żądną poznawania, niż być może mężczyzna. Natomiast tu akurat Bóg nie znosi ciekawości, która łamie jego wolę. Może ważniejsze być może od jej losu jest coś innego, jest pewna przestroga, że nie pchaj nosa tam, gdzie cię nie chcą. To znaczy, człowiekowi nie wolno być świadkiem tego, w jaki sposób Bóg karze innych ludzi. Nie wtykaj nosa tam, gdzie cię nikt nie chce, gdzie nie potrzebuje ciebie tam być, bo po prostu oberwiesz. I ty też będziesz mógł, czy będziesz wtedy musiał, odcierpieć karę za to, co zrobiłeś, nie tylko z nieposłuszeństwa, ale wejścia na teren, który my dzisiaj nazwiemy terenem tabu. Weszła swoją ciekawością w obręb działania Bożego, bo karanie to było wyłącznie działanie Boże. I to, co czyni Bóg, nie jest twoją sprawą już. I nie patrz na to, jak giną inni ludzie, ty tylko siebie ratuj. A skoro ona tego nie posłuchała, no los swój przypieczętowała. Mówiąc o tej soli, przypomniało mi się takie doświadczenia, które się robiło zawsze w szkole podstawowej. Mm. Taki sznureczek zanurzony w wodzie z solą i ten sznureczek potem ten sól zaczął tak krystalizować, zbierać tę sól. Tak. Po pewnym czasie. Prawa natury są wszędzie te same, nie? Zostało nam mniej więcej niecałe 5 minut. Zdążymy omówić do końca ten fragmencik? 29 wersetu, tak. Aczkolwiek od 27 mamy zmianę bohatera, proszę zauważyć. Teraz już Abraham. A właśnie, Abraham wstawszy rano udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem i gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dookoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal. Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta, przez wzgląd na Abrahama ocalił Lota od zagłady, jakiej uległy te miasta, w których Lot przedtem mieszkał. I widzimy teraz tak naprawdę, dlaczego Lot został ocalony. On został ocalony ze względu na Abrahama. Tak. I to jest niesamowite właśnie, że całość opowiadania mówi o uratowaniu Lota, dlatego że był on człowiekiem prawym. Na to zwróciliśmy uwagę, że on nie chciał postępować tak jak ci mieszkańcy, którzy postępowali zupełnie inaczej. Proszę zauważyć, że to nasze rozumowanie nie jest błędne. Ten fakt, że nie pomyliliśmy się w naszej interpretacji, że jednak również chodzi o jakość postępowania Lota, potwierdza, o ile się nie mylę, chyba drugi list świętego Piotra, który nie zwraca uwagi na Abrahama, tylko właśnie na postępowanie Lota. Jeżeli zechce pan przypomnieć to, nie wiem, który to już znalazłem, to jest drugi rozdział tego listu. To ja czytam od 7, tak. Ale wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nie liczących się z Bożym prawem. Sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, z dnia na dzień duszę swą sprawiedliwą miał umęczoną przeciwnymi prawu czynami, które widział i o których słyszał. To wie pan, jak pobożnych wyrwać z doświadczenia, niesprawiedliwych zaś jak zachować na ukaranie w dzień sądu. Myślę, że tak, właśnie to mamy, tu mamy bardzo ładną teologię, znowuż zwracającą uwagę na postępowanie Lota, tak? Który świetnie zresztą autor napisał, jak ten człowiek cierpiał z powodu niegodziwości tych mieszkańców, a właściwie cierpiał bardziej dlatego, że on musiał stać na wysokości zadania, on się z tym nie zgadzał, a to zawsze dla człowieka, który decyduje się na dobro, jest bardzo dużym problemem, kiedy reszta wokół niego
niego potwornie grzeszy, a on chce być dobry. Proszę zauważyć, że to jest jednak wielki wysiłek człowieka. Owszem, Bóg go nagrodził właśnie faktem, że go uratował. Natomiast tutaj, w tym rozdziale 19, już na końcówce, mamy ze względu na Abrahama, czyli pokrewieństwo ze sprawiedliwym. Obie teologie łączymy w jedno i zobaczymy, że Bóg działa, ratując człowieka, zarówno ze względu na pokrewieństwo ze sprawiedliwym. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli on jest krewniakiem sprawiedliwego, no to będzie również sprawiedliwy, prawda? On ma tę sprawiedliwość w krwi już w tym momencie. Tak, też. Natomiast równie ważne jest jednak postępowanie osobiste. To nie tak, że ja jestem krewniakiem twoim. Znowuż mi się przypomina, dzisiaj nie wiem dlaczego te teologiczne takie mamy odniesienia, ale proszę zauważyć, chyba o ile się nie mylę, piąty czy siódmy rozdział Mateusza. Panie, na naszych ulicach nauczałeś, przecież słuchaliśmy ciebie, cudów dokonywałeś. A Jezus mówi, o nie znam was. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Oni chcieli powiedzieć, Panie, no przecież ty nas znałeś. A Jezus mówi, o nie, to nie o taką znajomość mi chodzi. Jeżeli wy jesteście uczciwi, to ja was wtedy rozpoznam. Prawda? Natomiast jeżeli wy jesteście tacy, to wam żadne tak zwane fory nie pomogą wam, bo o wszystkim mimo wszystko i tak decyduje wasze osobiste postępowanie, bo to jest wasza decyzja, nie? Tu jeszcze mamy tę piękną teologię, że przez wzgląd na Abrahama, prawdopodobnie by Abrahamowi nie było przykro, że jego bratanek zginął, również głównie chyba dlatego, że też by nie uwierzył, prawda? Natomiast nie jest to tylko fakt, że Lot sobie mógł być byle jaki, bo on był krewniakiem Abrahama. O nie, to takiego czegoś nie ma. I autor nam to bardzo ładnie tutaj ukazał, że wtedy, kiedy Lot nie tylko jako krewniak, ale ze względu na swoje postępowanie godzien jest ratunku. Proszę Państwa, mamy zatem uratowanego Lota, mamy Abrahama cały czas w tej opowieści gdzieś w tle. No i cóż, krótka zapowiedź tego, co za tydzień, czy jakieś zadanie domowe na przykład, bo za tydzień będziemy mówili między innymi o tym, że córki Lota nie do końca były dobre. No tak, nie do końca. Ja powiem wręcz, że okazało się, że to były oportunistki. To były niezłe ziółka. Według, powiemy, naszej moralności, bo paradoksalnie, jeżeli Państwo przeczytacie, do czego też zachęcam już sobie w domu, do naszego następnego spotkania, autor ich w ogóle nie potępił za to. Nie ma potępienia. I to jest też charakterystyczne. Czy autor się z tym zgadza, czy się nie zgadza? A proszę Państwa, spróbujcie sobie na to odpowiedzieć, więc. Odpowiedź taką, jaką ja Państwu podam, do jakiej wspólnie tutaj dojdziemy, będzie bardzo zaskakująca. Czy zaczniemy też już rozdział 20 w przyszłym tygodniu? On jest bardzo krótki, bo to jest właściwie taka replika literacka rozdziału 12. Także tu już nie będzie wielkich spraw. Mam nadzieję, że będziemy mogli tak sobie tego już Państwu zaproponować też taką króciutką egzegezę rozdziału 20. W takim razie zapraszamy do słuchania nas za tydzień, a za to dzisiejsze już spotkanie. Dziękuję Państwu. Ach, rozgadany ksiądz Janusz Nawrot i Hubert Piechocki. Szczęść Boże Państwu. Do usłyszenia. Słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj. Krąg biblijny. Księga jest absolutnie wyjątkowa. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.